Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele, nazywam się Marcin Szczygieł. Jestem przedstawicielem organizacji polonijnej o nazwie Worcestershire Polish Association w Wielkiej Brytanii. Chcielibyśmy zaprezentować Państwu nasz kolejny projekt, który dedykujemy panu porucznikowi pilotowi Johnowi Kurowskiemu, jego synowi Johnowi Key Kurowskiemu i pani Jadwidze Piłsudskiej-Jaraczewskiej. John Key Kurowski jest synem pilota Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie, który oddał swoje życie w walce o wolną Polskę, a także jest właścicielem przedstawionego w filmie samolotu Tiger Moth. Samolot ten ma za sobą hollywoodzką karierę. Na końcu wywiadu z Johnem zobaczycie Państwo animację startu samolotu, którą wykonaliśmy na potrzeby tego filmu. Ze względu na warunki atmosferyczne, jakie pojawiły się po wywiadzie, John nie mógł wystartować samolotem, więc postanowiliśmy stworzyć dla Was animację komputerową tego lotu. W zamieszczonym do filmu tekście pragniemy Wam również opowiedzieć o niesamowicie odważnej kobiecie, młodszej córce marszałka Józefa Piłsudskiego, która latała na różnych typach samolotów, ale między innymi latała na podobnym do przedstawionego w filmie Tiger Moth. Po obejrzeniu tego materiału chcielibyśmy zaprosić wszystkich do polubienia naszej strony i do wspólnego współtworzenia przyszłych projektów. Na koniec chcielibyśmy Wam życzyć wspaniałego świętowania Polskich Dni Dziedzictwa i zarazem wszystkiego dobrego. Witam serdecznie. Szanowni Państwo, nazywam się Mariusz Woźniak i jestem działaczem polonijnym. Chciałbym dzisiaj zaprosić Państwa do obejrzenia naszej najnowszej premiery filmu z udziałem syna Jana Kurowskiego. Jan Kurowski był bohaterskim polskim pilotem, który walczył w czasie II wojny światowej. Ale pragnę przypomnieć również, że w tym roku obchodzimy dwie bardzo ważne rocznice historyczne. Pierwsza z nich to 80-lecie Bitwy Anglii. Zwycięskiej Bitwy Anglii, w której walczyli tak licznie i dzielnie polscy piloci. Druga rocznica to 100-lecie Bitwy Warszawskiej. Bitwy, która zmieniła los Europy i powstrzymała Rosję przed dalszą ekspansją na część Europy. Bitwą tą dowodził wódz naczelny marszałek Józef Piłsudski. Bitwy te odbyły się zupełnie w dwóch innych miejscach i w różnym czasie, ale miały bardzo duży wpływ na historię Europy i świata. Józef Piłsudski był naczelnym wodzem Polski, a prywatnie ojcem dwóch córeczek. Co ciekawe, w wolnym czasie pisał dla nich wiersze. Obydwie córki w czasie II wojny światowej wyjechały do Wielkiej Brytanii. A młodsza z nich, Jadwiga, była pilotem w pomocniczych oddziałach RAF-u. Szanowni Państwo, z okazji tego chcielibyśmy ogłosić konkurs. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci, oczywiście z pomocą rodziców. Polega na tym, że należy odnaleźć przynajmniej jeden wiersz napisany przez marszałka Józefa Piłsudskiego do swoich córek i wysłać go na niżej podanego e-maila. Do wygrania dwa atrakcyjne vouchery, każdy o wartości 50 funtów i jeden upominek. Szanowni Państwo, w tych trudnych czasach chciałbym każdemu życzyć dużo zdrowia i wspaniałego świętowania Polish Heritage Day. Dziękuję za uwagę. My name is John Kay. This is my aeroplane, which is a de Havilland Tiger Moth. It replaced the Avro 504 as the main trainer for the Royal Air Force in the late 1930s. It was built by Maurice Oxford in the Cowley Works in 1940, and it went on to train a lot of the pilots who would have fought in the Battle of Britain. All of those pilots that joined us here in 1940, those pilots coming from Poland, Czechoslovakia and other European countries, the very first aircraft they would have flown would have been a Tiger Moth. Including, of course, all the international pilots that came across to help us during that period of time. That would be the Canadians, of course, the Australians, the New Zealanders and people from South Africa.
In fact, those countries also produce this aeroplane for their own training needs. Her service number is Tango 7290, and I've been allowed by the Royal Air Force to keep her in her service number colours. She carried on in training command for 3 years, and then later in the war she was transferred to the north of England and she went on to anti-submarine patrols. Now, some of you may of course wonder why I've got a Polish Checker on the aircraft. The Polish Checker is there really in honour of my father, who also, by the way, flew Tiger Moss, his very first aircraft, but he was killed in 1944 flying a Spitfire ML215, which was shot down on the 21st of May 1944. In 1952, she was sold by the Royal Air Force to a French gliding club. And in fact, in 1957, she was then brought back to the United Kingdom and again used as a glider, towing gliders out of Cranfield in the north of England. She also appeared in two films, Darling Lily and Villa Rides. Villa Rides with Robert Mitchum and Yul Brynner. She was then taken apart and stuck in the back of the hangar while the gliders got heavier and we were using metal aircraft to tow gliders. We then started to put her back together again, and in 2012 she got an airworthy certificate and I've been flying it ever since.